Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget. Witam was moi drodzy w kolejnej recenzji nowego okrętu premium i tym razem zajmiemy się pancernikiem tieru 8, czyli niemieckim Brandenburgiem, okrętem, który zostaje wypuszczony jako nawiązanie do wchodzącej dopiero co, póki co jeszcze we wczesnym dostępie linii krążowników liniowych niemieckich. I w zasadzie, no ciężko to nazwać pancernikiem, to jest też bardziej krążownik liniowy. Taki duży Scharnhorst, trochę lepszy Odyn można by powiedzieć, no ale tutaj będziecie mogli sobie oglądać bitewkę, a ja w międzyczasie będę wam omawiał parametry, potem mówimy sobie gameplay, jak grać, żeby grało się w miarę sensownie i porównam sobie ten okręt do Odyna i do Tirpitza, no bo w zasadzie to są premki niemieckie na tierze 8. Nie brałem do porównania żadnej innej premki, bo tutaj mamy 3 do wyboru, więc warto wiedzieć, co wybrać. No i tak, zacznijmy może od artylerii, bo to jest główny atut, znaczy główny atut, no główne uzbrojenie tego okrętu. Z tych trzech okrętów, które tu wymieniłem, czyli najpierw Tirpitz, potem Odyn, na trzecim miejscu Brandenburg, dysponujemy tutaj najkrótszym zasięgiem artylerii głównej. Reload jest również najdłuższy, czyli mamy dwa razy najgorszy wynik. Tirpitz ładuje 26 sekund, Odyn ładuje 23 sekundy, a Brandenburg 26,5. Z tym, że, no wiadomo, konfiguracja artylerii jest nieco inna. Tu mamy 4x3, 305, czyli te same działa, które mamy na Odynie w liczbie sztuk 9. Tu mamy 12, no i Tirpitz ma swoje 8 rur 380 mm. Sigma. Sigma wynosi na Brandenburgu 1,8, czyli tyle samo, ile na Tirpitzu. Przy czym moim zdaniem Tirpitz jest dużo celniejszy, mimo tego, że rozrzut i wertykalny, i horyzontalny Tirpitz ma większy o prawie 30 metrów jeden i drugi. Sigma najwyższa wychodzi tutaj nam na Odynie, bo to jest Sigma 2.0, 1.8, Tirpitz i Branden. Jeżeli chodzi o uzbrojenie torpedowe, to mamy tutaj wszędzie to samo, czyli torpedo zasięgu 6 km, czterorurowe wyrzutnie, damage niecałe 14 tysięcy, także no taka broń ostateczna nasza. Mamy również tutaj airstrike, czyli uzbrojenie przeciwko okrętom podwodnym. Wszędzie wygląda identycznie na tych trzech okrętach. Jeżeli chodzi o artylerię dodatkową, to mamy tutaj taki sam zestaw artylerii jak na Tirpitzu, z tym, że artyleria dodatkowa to jest coś, co warto po prostu na tym okręcie pominąć. Odyn ma zasięg bazowy nieco większy, bo 7,7, tu mamy bazowo 7,6 km, tak samo jak na Tirpitzu. Ale wydłużyć to możemy maksymalnie gdzieś w okolice 11,3 chyba km, ile dobrze pamiętam, ale celność jest tak fatalna, że nie warto inwestować w to nawet jednego punktu. Co dalej? Jeżeli chodzi o pulę HP, no to Brandenburg plasuje się na środku, 6000 więcej niż Odyn, który jest chyba pancernikiem na tym tierze na niższej puli HP, ale 11 niemalże tysięcy mniej HP od Tirpitza, także kolosalna różnica. Wykrywalność, też tutaj jest Brandenburg po środku, 15,7 z powierzchni przy 16 km Tirpitza i 14,8 km Odyna. Jeżeli chodzi o wykrywalność z powietrza, to również jest tutaj środek stawki, czyli 12,2 Brandenburg, 11,8 Tirpitz i 9,9 Odyn. Uzbrojenie i wyposażenie w zasadzie okrętu, nie uzbrojenie, tylko wyposażenie, czyli materiały eksploatacyjne. Grupa naprawcza ratunkowa i fighter zamienny na spotera, czyli to samo, co mamy na Tirpitzu. Odyn ma dodatkowo jeszcze na kolejnym slocie hydro i to jest bardzo istotna różnica. I teraz tak, jeżeli chodzi o parametry, to wygląda to następująco. Jeżeli chodzi natomiast o penetrację tych dział, to są identyczne działa o takich samych wartościach penetracji i czasu lotu pocisków, jak te działa na Odynie. W związku z czym za bardzo porównywać tego nie ma sensu z tym, co ma Tirpitz na pokładzie, bo tam mamy 80 mm praktycznie więcej. Tu mamy 305, tam mamy 380 mm, ale zerknijmy sobie na przykład penetrację na około 14 km. Na Tirpitzu to jest 463 mm, gdzie Odyn i Brandenburg to jest 350 mm. To jest no, ogromna różnica. 110 mm to jest kosmos. I tak to wygląda na papierze. Ja już wam tutaj przygotuję na koniec, żeby pokazać wam, jak zrobić kapitana, żeby ten okręt jako tako się sprawował i jakie ulepszenia zamontować, a tymczasem zajmiemy się tym, jak ten gameplay tutaj prowadzić, żeby ten okręt jakoś tam się w tych bitwach spisywał. Otóż moi drodzy, tak, tutaj widzicie, że ten okręt dosyć szybko dostaje młódzkę. Z trafialnością, celnością tych dział, mimo tego, że
rozrzut w metrach maksymalny jest mniejszy niż ten, który mamy na tirpicu, a stigma jest taka sama, przy wyższej, większej ilości dział ten okręt naprawdę sieje gnojem. Sieje gnojem, bo to jest rozrzutnik. On naprawdę bardzo ciężko ma coś trafić. Są momenty, kiedy ewidentne salwy wypakowane w bok stojącego okrętu obramowują go doszczętnie, nie trafia żadna pestka, albo trafia jeden rykoszet, jedno przebicie na wylot. No tu się akurat udało, polosowało troszeczkę. Ale od Stadele na tym okręcie jest bardzo trudno. Mimo tego, że to jest kaliber tylko 305 mm, który w zasadzie nadawałby się idealnie do tego, żeby tłuc krążki 8 i 7 tieru, no to bardzo często albo będziemy rykoszetować, albo będziemy się niestety przebijać na wylot. I ten damage nie jest jakiś imponujący. Także ja powiem wam szczerze, że kupiłem ten okręt, bo to jest pierwszy okręt do recenzji, który kupiłem od momentu mojego wyjścia z programu CC, bo stwierdzałem, że wcześniej nie muszę kupować, na podstawie analizy to wszystko będę tutaj wam opowiadał. Ale ten mnie zainteresował, ja lubiłem takie pancerniki. Przez chwileczkę grałem na nim na buildzie sekundarkowym. I powiem wam szczerze, celność jest identyczna jak w przypadku niezrobienia pod sekundarkę absolutnie niczego. Można jeszcze założyć moduł, ale o tym później. W każdym razie dołożenie perków, które nas kosztują całkiem sporo punktów kapitańskich, a wybór perków pod survival nie zmieni praktycznie absolutnie wcale celności tej artylerii dodatkowej. Ona sieje podobnie jak sieje artyleria główna, także no raczej to jest straszak, który ma ładnie wyglądać, bo wizualnie to wygląda fajnie, jak ta sekundarka strzela, coś tam czasem podpali, czasem coś trafi, ale celność tej sekundarki jest po prostu żałosna. To jest w okolicach maksymalnie 30% wystrzelonych pocisków, to jest nic. I teraz, czy taki okręt warto sobie sprawić? Powiem wam szczerze, z mojej perspektywy ja bym wolał, gdybym miał, no pewnie już za dużo zagrałem bitew, bo gdzieś około 10 bitew zagrałem tym okrętem, żeby jakoś tam mieć ogląd na tą sytuację, jak to się sprawuje. Wolałbym ten okręt, powiem szczerze, oddać. Dużo lepszym okrętem jest tirpic. Czy Odin byłby lepszy? No wydaje mi się, że jest celniejszy na pewno. Z tymi samymi działami, bez jednej wieży z tyłu, wydaje mi się, że lepszym wyborem byłby jednak Odin. Zwłaszcza, że on był dostępny w drzewku i nie musimy płacić za niego pełnej... Przepraszam, w drzewku. W stoczni. Nie musimy płacić za niego pełnej ceny. A Brandenburg zrobiony pod sekundarkę pali się jak stuksiana, także nie warto tej sekundarki tutaj jakoś doinwestowywać. Ja bym ten okręt osobiście, powiem wam, oddał, gdybym miał możliwość, ale niestety takiej możliwości już miał nie będę. Jeżeli chodzi o ocenę teraz, czy ja bym, ile ja bym mu dał w skali od 0 do 10? Wydaje mi się, że dałbym mu 4,5 to myślę, że jest max, bo on jest troszeczkę gorszy niż średni, bym powiedział. Patrząc na to, jak te pociski latają i co one przeciwnikowi robią, to naprawdę niejednokrotnie jesteśmy bardzo rozczarowani tym, że salwy, które powinny gościa zmieść z powierzchni naszej pięknej wowsikowej wody, nic mu nie robią albo lecą gdzieś po kątach okrętu i nie robią mu zbytniej krzywdy. Także powiem wam szczerze, wolę tirpica, bo tirpic mimo tych samych parametrów celności artylerii, czyli Sigmy 1.8, no wydaje mi się, że trafia dużo boleśniej dla przeciwnika, no zwłaszcza, że to jest 80 mm prawie więcej kaliber dział, także to jest różnica dosyć istotna. Wypuściłem jeszcze torpedki? Opuściłem, ale tu już niestety to będą moje ostatnie podrygi. No, tu jeszcze zdjąłem gościa. Bitwa na dziesiątki. 80 tysięcy niecałe zrobione i powiem wam szczerze, ciężko tutaj było mi w tych 10 bitwach ugrać coś sensowniejszego. No, pod sekundarkę nie gram, także nie idę jakoś ostro do przodu, ale zaprezentuję wam tutaj jeszcze build na tym okręcie, jaki mam obecnie. A wygląda to następująco. Tu jest full survival, przy czym można tutaj za 2 punkty zamiast czujności, czyli zwiększonego wykrywania torped, dać sobie obrót wież. No i tutaj reszta standardowo survivalowo. Jak zrobiłem sobie build? Teraz pokażę wam tylko testowo. Wcześniej zrobiłem sobie build taki, sekundarkowy. Reszta co tam się podoba. Celność identyczna jak bez tych perków, także absolutnie nie warto w nie inwestować. Lepiej, żeby ten okręt po prostu dłużej po wodzie nam pływał. Co tu można jeszcze dodać? Jeden punkt został, no coś takiego nawet. Także tak to może wyglądać, możemy się pokusić też o zdjęcie. Aha, tutaj już wiem, ok. Starczy na adrenalinę? Nie starczy. O, tak może być. To jest build docelowy na tym okręcie.
Jeżeli chodzi o ulepszenia, to tutaj też sprawa wygląda dosyć standardowo. Można tutaj, o czym Wam wspominałem wcześniej, tu możemy założyć sobie zwiększenie zasięgu artylerii dodatkowej. Jeżeli chcemy czasami z niej skorzystać, to ona będzie siekała około 9-9,5 km. Ale wydaje mi się, że patrząc na to, jak ten okręt sieje tymi pociskami, lepiej wziąć redukcję rozrzutu, żeby no, chociaż odrobinę zmaksymalizować, zwiększyć może szansę na trafienie dziełami głównej artylerii. Ocena końcowa i czy warto okręt kupić? Ja uważam, że absolutnie nie. Lepszym wyborem, dużo lepszym wyborem jest Tirpitz. Ocena końcowa. Mimo tego, że ja lubię okręty sekundarkowe, no to fakt faktem, sekundarka została zarżnięta w tej grze obecnie. A w wersji survivalowej wydaje mi się, że ten okręt jest dużo bardziej miękki, dużo mniej jest w stanie się odgryzać przeciwnikowi. Także no myślę, że te 4x10 to będzie w miarę uczciwa ocena dla tego okrętu. Nie kupujcie, jak gdybym mógł, to bym oddał. I życzę Wam powodzenia w starciu z podwodnymi cygarami. A tym w tym materiale to jest wszystko. Dzięki za uwagę, zapraszam do dyskusji w komentarzach. I tyle. Dzięki, do usłyszenia. Na razie.